nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem autorką bloga Inspiracje dla Szkoły, właścicielką marki Fit Edukacja i współautorką podręcznika Wychowanie do Osobistego Rozwoju. A Wy jesteście na kanale, który jest poświęcony dla rozwoju przedsiębiorczych nauczycieli i przedsiębiorczych rodziców. I witamy Was serdecznie wspólnie z Joanną Salwą. Witam serdecznie. Dietetyczką, autorką bloga praktycznie, Joanna Salwa praktycznie o zdrowiu, właścicielką firmy Salwa Sport oraz trenerką zdrowia. I o tę ostatnią funkcję, o ten zawód, który jest bardzo mało znany, chciałabym Ciebie zapytać, czym się zajmujesz konkretnie, co to znaczy bycie trenerem zdrowia? Trener zdrowia, wiesz co, tak najbardziej ogólnie, ale przedstawiając tą esencję, pomaga osobom odzyskać lepsze samopoczucie, lepszą energię i po prostu czuć się zdrowiej samym z sobą, tak? I gdzieś dzięki temu również osiągać lepsze rezultaty, czy to osobiste, czy zawodowe. Także tak bardzo holistycznie podchodzę właśnie do człowieka i do jego samopoczucia, tak? Bo zdrowie niewiele nam często mówi. Wszyscy chcemy być zdrowi, a co to tak naprawdę oznacza. Natomiast chodzi o dobre samopoczucie, o wyższy poziom energii. Świetnie. Ja myślę, że nie jestem jedyną osobą, która pierwszy raz od Ciebie usłyszała, kim jest trener zdrowia. Chciałabym tutaj tak zaznaczyć, że właśnie Joanna Salwa, która jest też ambasadorką naszego projektu, o czym za chwilkę powiemy, jako pierwsza w Polsce wymyśliła takie stanowisko pracy, taki zawód, taką misję życiową, właśnie bycie trenerem zdrowia i jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie rozwijało, o tym też będziemy tutaj opowiadać. Ale Asiu, jesteś też dietetykiem, doradzasz ludziom, dobierasz dietę, tak? Domyślam się, że łączysz to pewnie z psychodietetyką. Czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego tak trudno jest wytrwać w zdrowym stylu życia? Bo to, że zaczynamy, ja myślę, że wiele osób już ma tysiące początków ze sobą, takiego dobrego, zdrowego postanowienia, właśnie zdrowego odżywiania, ale co się dzieje, że my w tym nie potrafimy wytrwać? No właśnie, masz rację, że zaczynamy, każdy gdzieś tam już miał ten swój początek, różnie z tym bywa. Ja myślę, że największym problemem jest to, że my wiedzę to my mamy, tak jak moja pacjentka kiedyś powiedziała, Pani Asiu, ja wiedzę to mam, ja potrzebuję, żeby mnie Pani ogarnęła. Właśnie, wiedza jest, bo mamy po prostu wręcz przesyt informacji, dostęp do nich, włączasz komputer i jest, masz w telefonie. Każdy słyszał o różnych dietach, prawda? Tak, natomiast problem jest z wdrożeniem, bo wiedza bez wdrożenia to jest totalnie bezużyteczna. Natomiast ja często mówię, że zdrowie się zaczyna w głowie, a nawet głębiej, na poziomie podświadomości, bo w podświadomości, nasza podświadomość działa na zasadzie nawyków. I my, badania różne pokazują, pomiędzy 40 a nawet 80% czynności, które my wykonujemy każdego dnia, wykonujemy nawykowo. No, że ciężko byłoby się zastanawiać za każdym razem, jak wstajesz rano, okej, idę umyć zęby, tak? I teraz robię to świadomie. My myjemy te zęby, czasami nawet, nie wiem, może mieliście taką sytuację, że wychodzicie z domu i się zastanawiacie, umyłam dzisiaj zęby, czy nie? Tak, na zasadzie zamknąłem to, właśnie, albo tak samo, nie? To dlatego my bardzo dużo rzeczy wykonujemy nawykowo i dlatego ja też właśnie pracuję z nawykami. Jak wdrożyć zdrowe nawyki, jak zastąpić zły nawyk dobrym, żeby był ten efekt, żeby był ten rezultat, bo nasz mózg nie lubi się przemęczać, my jesteśmy bombardowani informacjami. My musimy w taki sposób po prostu zacząć działać, żeby to było dla nas wspierające. My musimy troszeczkę oszukać tak naprawdę te swoje nawyki i wypracować te dobre. Bo jeżeli tego nie ma, a tylko mamy postanowienie, tak będę się zdrowo teraz odżywiać, to niewiele to wnosi do naszego życia. Czyli mówisz, że trzeba zastępować, prawda? Nie, że tylko eliminujemy, ale zastępujemy jest od razu jedna, jakimś dobrym. Tak, jest jedna z teorii, na przykład między innymi możecie o tym poczytać w książce Charlesa Duhiga Siła nawyku. Rzeczywiście nie da się eliminować nigdy złego nawyku, bo on już siedzi w naszym hipokampie. Jak nawet były badania na szczurach, które miały uszkodzony mózg, ale ten hipokamp był, to ten nawyk wracał, mimo że szczury nie miały już pamięci praktycznie, nie? Ten nawyk wraca, więc warto jest po prostu zły nawyk, na zasadzie jest takie zjawisko pętli nawyku, to myślę, że temat na kolejne spotkanie albo szkolenie, ale żeby rzeczywiście zastąpić coś, co nas nie wspiera, na przykład, nie wiem, mam problem picie z podjadaniem. Picie koli, piciem wodą? Picie, tak, na przykład. Tylko musimy znaleźć sobie tą samą rzecz, która nas satysfakcjonuje. Czyli co ty czujesz, jak wypijesz tą kolę?
I teraz... Smak. Okej, okay, ale teraz czujesz smak, natomiast co jest takiego, pewnie jakieś poczucie spełnienia, czujesz się z tym dobrze, tak? Mm-hmm. I teraz co innego możesz sobie znaleźć, żeby też poczuć się dobrze? Mm-hmm. Jeżeli ktoś na przykład czuje się odprężony, zrelaksowany, to co innego oprócz picia coli może ci dać ten relaks? Mm-hmm. Nie wiem, może na przykład masz przyjaciółkę, do której wtedy możesz zadzwonić. Mm-hmm. Wtedy zamiast sięgać po kole, sięgasz po telefon. I to jest bardzo prozaiczne, czasem wydaje się wręcz głupie, że tak proste, natomiast ja uważam, że nasze życie często się właśnie rozbija o te proste wybory, bo to, co jest proste do zrobienia, jest też proste do niezrobienia. Tak. Więc często takie metoda Kaizen w mojej pracy z pacjentami się bardzo sprawdza, właśnie małych kroków. I jeżeli zaczynamy robić te małe, proste rzeczy w ciągu dnia, to się okazuje, że możemy naprawdę osiągnąć wspaniałe rezultaty. Każda droga się zaczyna od pierwszego kroku, również ta droga na sam szczyt. Tak. Czyli liczy się tylko to, co robimy codziennie. Tak, dokładnie. Mhm. Super. Jest taki frazes bardzo oklepany, że jaka kuchnia, takie życie. Mhm. Ja tak się kiedyś nad tym zastanawiałam i widzę, że bardzo wielopłaszczyznowo można do tego podejść. Mhm. Czy ty z takim ogromnym swoim doświadczeniem uważasz, że naprawdę tak wiele zależy od kuchni? Czy zgadzasz się z tym powiedzeniem, jaka kuchnia, takie życie? Wiesz co, na pewno tak. To znaczy, to nie, bo często też ludzie mówią dieta i jakby dieta tak się zajmuje dietą, jedzeniem. I to nie jest do końca prawda, bo jakby jedzenie jest tylko jednym z aspektów, tak? Jednym z elementów całej układanki. Natomiast odpowiedz mi na pytanie, czy 75 ton to dużo czy mało? Dużo. No właśnie. Słuchajcie, statystycznie, ja nie do końca lubię statystyki, natomiast tutaj myślę, że one są dość trafne. Przeciętnie człowiek w wieku 65 lat zjadł w swoim życiu 75 ton jedzenia i picia. I teraz pytanie, czy 75 ton, to jest mniej więcej 21, to tak było wyliczane, mniej więcej 21 ciężarówek. Pytanie, czy 21 śmieciarek da ci tą samą wartość, co 21 po prostu ciężarówek wypełnionych kaszą jedzoną. Albo nawet powiedziałabym diamentami. Mm-hmm. Tak? Bo ja do tego porównuję jedzenie. To jest nasze paliwo, nie? Mm-hmm. Jakby nie jedziemy po prostu na śmietnik i nie ładujemy do samochodu po prostu jakiejś tam, wiesz, odpadów. Czymś tam. Tak, co prawda, no, jak jeździmy, paliwo też można tym wiele zrobić, natomiast staramy się o to i wiemy, co trzeba wlać, żeby ten silnik działał, nie? Więc rzeczywiście tak, jedzenie jest ważne. Może nie przeceniałabym tego, że to jest jedyna rzecz, na której się musimy zafiksować, no ale... No to tak jak te 21 ciężarówek, nie? Czy to są super, śmieciarki, super, czy to jest, wiesz, wiesz, szczere złoto, mm-hmm. nie? Jest różnica wartości. Mm-hmm. Super. Jesteś mamą dwójki chłopaków. Mm-hmm. Wiem, że wszyscy w domu jecie zdrowo, ale wiem też, że sztuką jest zdrowo żywić dzieci, mm-hmm. szczególnie jeżeli wychodzimy z tymi dziećmi do ludzi, bo jeżeli sobie żyjemy tylko w domu i dziecko obserwuje rodziców, którzy zdrowo jedzą, no to nie zna niczego innego, mm-hmm. prawda? Ale idziemy na jakieś tam, nie wiem, kinderbale i tak dalej. I co wtedy? Czy masz jakąś taką, jakieś rady dla mam, co zrobić, aby właśnie tak wszczepić w dziecko taki nawyk zdrowego jedzenia, żeby to dla niego było atrakcyjne? Co też może my jako nauczyciele moglibyśmy też tak przerzucić na rzeczywistość szkolną? W szkole, jasne. Mhm. Czy ja myślę, że w ogóle są dwie sytuacje. Albo ja mam takie, na przykład czasami pacjentki, bo same przychodzą i później zaczynamy rozmawiać o dzieciach, albo przychodzą z dzieckiem. I to jest sytuacja, gdzie no dobrze, ale co jak moje dziecko je tylko parówki i po prostu białe bułki? Są takie, a ja mówię, no a jak ono je te parówki i białe bułki? To skąd ono je bierze? Mhm. No z lodówki. Ja mówię, no właśnie. Bo ogólnie ja uważam, że my nie powinniśmy dzieci nawet nie do końca uczyć, mhm. tylko powinniśmy im pokazywać. I jeżeli u mnie w domu tych parówek po prostu nie ma, jeżeli ty tej białej buły nie kupisz, tylko to nawet nie wiesz, że to istnieje. Tak, tylko będziesz miał jakieś inne pieczywo, które po prostu możemy zastąpić, czy to pełnoziarniste, czy upieczone w domu, na zakwasie, to wcale nie jest trudne ani czasochłonne, wbrew pozorom, no to po prostu to dziecko będzie wiedziało, więc zdecydowanie łatwiej jest pracować z małymi dziećmi, którym po prostu sami pokazujemy, tak? Jeżeli rodzice po prostu codziennie wieczorem albo sięgają po prostu po kole, piwo, czy jakieś fast foody, a dziecku mówią zjedz kaszę jaglaną, to nie zadziała, tak? Więc to jest jedna strona medalu, ale druga jest rzecz, o której ty powiedziałaś, czyli że w domu jest dobrze i co zrobić dalej. Ja też uważam, że nie powinniśmy w niczym przesadzać. Moim dzieciom zdarza się zjeść coś słodkiego, ba, mi się zdarza zjeść nieraz coś słodkiego. Jestem osobą, która potrafi zjeść całą tabliczkę czekolady, dlatego mnie czekolady w domu po prostu nie ma. Natomiast wiem, czym to zastąpić. Natomiast też nie przesadzajmy, bo jeżeli ogólnie na co dzień właśnie ta nasza codzienność jest taka
zdrowa, to jeżeli gdzieś idziemy na tą imprezę, to też nie przesadzajmy. Bo wiadomo, że moje dzieci jak widzą, jak po prostu idą na gdzieś tam do, ostatnio były urodziny u kolegi i były po prostu chipsy. No my robiliśmy urodziny bez chipsów, tak? Były owoce i dzieciaki zajęły owocami i nawet nie zauważyły, że chipsów nie ma, tak? Ale jeżeli idziemy i one są, to ja też nie jestem taka bardzo rygorystyczna, bo ja po prostu uważam, że każda skrajność nie jest do końca dobra. Dokładnie, dokładnie. Thank you.